Dla złodziei nie ma złej pogody ani pory, nie jest też łatwo zabezpieczyć swój majątek. Przekonało się o tym kilku mieszkańców Puław. W miniony weekend doszło do 3 kradzieży na terenie Włostowic. Policja ze względu na trwające śledztwo nie zdradza szczegółów sprawy. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, z jednego z mieszkań zginęło około 200 tysięcy złotych. Pamiętajmy o tym, aby nie przechowywać dużej ilości gotówki ani wartościowych przedmiotów w widocznych, niezabezpieczonych miejscach oraz typowych schowkach, takich jak szafki z bielizną czy wnętrza łóżek. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.